Elo, elo, ja jestem Najta i witam was serdecznie w trzecim odcinku z serii Palworld. I jak tam u was po walentynkach? Jeśli nie widzieliście dwóch pozostałych, to zapraszam do nadrobienia, zapraszam też do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco z filmami, a my zaczynamy kolejny dzień w tym pięknym świecie pełnych Pokemonów. Atakuje mnie Pidgeotto po roku w grach komputerowych, zaatakowałam dziada, ale nie chciał się złapać, kto walczy i pewnie mnie załatwi, bo niemożliwe jest to, że uda go się złapać, tyle raz próbowałam złapać Palsa z większym poziomem i nie udało się, i nic się nie nauczyłam dalej swoje ech najwyżej zrespimy się. I wykrakałam, ale dobrze, że byłam blisko domu, to nie muszę szukać swoich rzeczy, bo bym była bez niczego, ja wszystko noszę przy sobie. Ruszamy na kolejną wyprawę, ale teraz w poszukiwaniu palsów, musimy się podekspić i łapać dziadów, bo wtedy wlatuje expa i kolekcja się powiększa, zbieram kamień, aby zrobić te pokebole, troszkę zasobów brakuje, całe szczęście, że je mam obok domu. Dużo ich nie zrobię, ale zawsze coś będzie na wypadek, gdyby szedł sobie fajny pals i jeszcze się narobimy tych kul mocy. Ostatni się kończy robić, z ośmioma nie poszaleję, ale już chcę iść, na ziemi leżą, więc zbierzemy. Siema panie kupcu, ma pan coś nowego, czy znowu te badziewie co ostatnio? Dobra, nie pytałam, hech. Widzę, że mogę nowe rzeczy wytwarzać, ciekawi mnie jakie, sprawdzimy to teraz. Ech, to takie do domu, ale to jak podkreślam w każdym odcinku, zrobimy w lepszym domku. Widzicie, pokebole leżą na ziemi, tylko wystarczy się po nie schylić. A co tam tak ładnie świeci? Czy ja mogę to podnieść? O, mogę, nie wiem po co to jest, ale przyda się i to się chyba zbiera, ogarniemy to później, mam masę roboty, nie mam czasu na bzdety. Co to za forteca? Ej, tam się biją, idę na bitkę, wiem, że przegram, ale idę for fun. O nie, uwięzili wielorybka, jak oni mogą, no to panowie przegięliście, bijemy się. I cyk po jednym, myślicie, że jak macie pistolet, to mnie pokonacie? Ja mam maczugę i jak wam walnę, to oranżada z komunii wam się odbije. Jestem w stanie to wygrać, ale za duże obrażenia mi zadają. I w tym momencie za jakąś chwilkę padnę, ale ja tu wrócę i zemszczę się. Było ich za dużo, albo ja fikam z małym poziomem, hech, ale powróciłam, aby rozstrzygnąć to starcie, został chyba jeden, więc teraz powinnam dać radę. Gdzie jesteś ty zły człowieku, co więzisz biedne wielorybki? Okrutnik, no. Twoje chwile są policzone, błagaj o litość. Nie ma błagania, nie ma życia, do widzenia, niech ci ziemia lekką będzie, albo i niebo, uwięziłeś pana wielorybka i to w klatce bez wody, już mogliście dać mu akwarium czy coś. O, mogę go uwolnić, idź do wody przyjacielu, już jesteś bezpieczny. O jacie, dostałam go do kolekcji, fajnie, o jednego palsa więcej, ze mną nie zginiesz ziomeczku. Idziemy stąd.
Widzę tam podróbę Pikachu, więc muszę go mieć, to jeden z moich ulubionych Pokemonów, więc podróbkę, od cygana z rynku też wezmę, nie no nie wzięłabym, ale to gra, więc tutaj wezmę. Złap się please, ja lubię elektrykę, elektrownię, wszystko co związane z elektrycznością, więc złap się w końcu, u mnie będziesz miał jak u Pana Boga za piecem. No dawaj do stół, mam mało kul mocy, zlituj się gościu. Nareszcie, dzięki za litość. O skrzynka, pewnie do niej potrzebuję klucza, ale spróbuję może akurat. Złodzieje. Musimy jeszcze pozbierać kamieni i drewna, aby mieć na kulę mocy. Ile mogę zrobić? 3. Zrobiłam 12 szok. Miejsce w ekwipunku się kończy i nasze babsko nie udźwignie więcej ciężaru, dodamy coś do skrzynek i ruszamy dalej. Zostawimy też palsy tutaj, bo mamy zdobyć inne, a oszczędzamy miejsca. Eevee czy Pikachu? Oto jest pytanie. Dobra Pikachu, wybieram cię. Widzicie jak go wyszkoliłam? Wytwarza za mnie przedmioty, a ja w tym czasie naprawiam narzędzia. Nie no nie wyszkoliłam go, chyba każdy pals pomaga nam w czymś innym. Eevee pomagała mi robić jedzonko nad ogniskiem, a ten robi przedmioty. Ejcie, to jest myśl zostawić go, aby tylko robił, a wy możecie iść sobie na wyprawę i jak wrócicie będziecie mieli przedmioty, tylko nie wiem czy za wami nie pójdzie jak odejdziecie, aż tak tego nie testowałam, nie mam tylu zasobów, aby to wypróbować. Aż ciekawi mnie w jakich czynnościach jeszcze nam pomagają, będziemy testować w dalszych przygodach. Jak szłam sobie, to była taka wieża i zastanawiam się czy do niej wejść można, zaraz tam pójdziemy i obczaimy o co chodzi, bo wątpię, że stoi dla ozdoby za bradzą i to podjeżdża Genshinem, więc musi tam być jakiś loch czy coś w tym stylu. Ona była tutaj blisko. Przy okazji spróbujemy złapać pingwina, czy co to jest za zmutowana kaczka. Kurde, no nie lubią mnie i nie chcą się łapać, idę na tą wieżę, bo mnie strasznie ciekawi co tam jest, jak okaże się, że nic to się wkurzę. O, idzie kolejny, teraz musi się złapać za pierwszym razem. Gościu, nie walcz, bo będę do skutku cię łapać, no chyba że kulki mi się skończą, ale póki mam to nie poddam się, więc prędzej czy później będziesz mój. Intuicja mnie nie zawiodła, wchodzimy normalnie. Czyżby jakaś fabuła czy wstęp do lochu? Dobra, już wiem co to, to jest jak w Pokemonach Gym i musimy pokonać lidera, aby być nim. Wow.
Ło kurde, ile HP ma on, jak ja rady nie dam, na hita będę i tyle. Maczugą go. Ech, nie ma co teraz napierać na tą walkę, wrócimy tutaj kiedyś, w dalekiej przyszłości. Nie przemyślałam tego, że nie mam nic w ekwipunku, zaraz do was wracam, hech. Jestem już, i mam swoje rzeczy, mam nadzieję, że tutaj będą jakieś rzadkie Pokemony. Idziemy daleko, ale ta woda, ostatnio jak pływałam to też było jak w Genshin Impact, że traciłam życie, ale może jak tutaj jest płytko to nie będzie zabierało. O młode wilki 6, ale jeden mnie atakuje, no nie gościu, ja sobie tylko chodzę i nic nie robię, nawet na ciebie nie spojrzałam. Łap się, nie będziesz wtedy mnie atakował, ja walczyć nie umiem. O nie, moje palsy padają, a ja sama nie dam rady, no co za pech. Za małe poziomy mają, mój błąd, bo zostawiam wszystkie w bazie, ale no walczcie dla mnie i wygrajcie. Walcz sobie sam, słabiaku XD, a ja spadam stąd, jeszcze mi życie miłe. Fajny ze mnie trener i opiekun, hech, no ale taka natura, słabi muszą odejść, nie no żartuję, dam mu lekarstwa i się wygrzebie, o skrzynka. O, chociaż jedna się otworzyła, ja widziałam jaki kolor wybrać na ulubiony, hech, nie no żółte też się otwierają. Nic tutaj nie zdziałamy więcej, dlatego kończę ten odcinek, zostawcie suba, aby wiedzieć kiedy wleci kolejny odcinek z naszej przygody w Palworld, a ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, nała.